Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale, moi drodzy Runeterka. Dzisiaj ścieżka bohaterów, bo śmieję się już po... Nie wiem, czy się uda pokonać kimś z Dymacji. Zrobiłem sobie zamiankę, moi drodzy, myślę, że będziecie zadowoleni. Lux rozświetlona z Epikiem, moi drodzy, plus niebieski item, który daje dodatkowe punkciki. Powinien tutaj, no, robić bum cyk cyk teraz nasz bohater. Kontra Aurelionik. Dodaj się już wszystkim jednostkom. To jest ostatnio mi wypadł. Ubolewam, bo uważam, że są lepsze piki. Są też gorsze, jak tu rozmawiam z kolegą. Widzem. No i słuchajcie, postanowiłem zmienić książkę, bo ta książka, co prawda, jest barierka, tak? Ale tutaj będzie zaraz 25, więc dorzucimy sobie kolejną rzecz, tylko trzeba poczekać. No ale gdy przetrwam obrażenia, mamy barierkę, może się uda. Także moi drodzy, rozpocznijmy przygodę. Zobaczmy, czy tym razem walka na Aureliona będzie sensowniejsza. Dalej niestety się zatrzymałem Demacia Bilgewater. Patrząc na to, co się wydarzyło, ja nie mam pojęcia, kogo wybiorę z Bilgewater, bo szczerze mówiąc... O kurde, chciałem powiedzieć Katarina. Karma już na start? Nie mamy za dużo jedynek. FME, to nam siadło. To nam kurde bele siadło. To nam siadło, no. To jest epik, który... To jest chyba epik, nie? Niebieski. Który może wygrać nam... Okej, bez Luxa mogę sobie tutaj się co najwyżej popłakać. Bater. Zaraz się i tak zmieni. Unlucky. Zuchwałość. Dobra. Najpierw spokojny blokerek. Najpierw spokojny blokerek. Karma niestety ma token. Co boli. W opór. Nasza jest wola, Joni. Patrz i ucz się. Mogłem zablokować to. No, powiem wam, że jak zobaczyłem karmę 33, to trochę mnie tutaj sytuacja troszkę mnie przestraszyła, drodzy państwo. Troszkę mnie to przestraszyło. Ta karma jest poza moim zasięgiem, ona będzie cały czas kopiować. Czyli mamy bardzo dużo zaklęć po stronie przeciwnika. Nie ukryjesz się przed światłem! O kurde! Nie da się stłumić tej luminescencji! No to początek, powiem wam, taki no 2 na 10. Ty, ja to wygrałem! Ja to... Ja... Co? Dobra, ona ma 33, a mam 20, prawie 20... Dobra, to w sensie... Wow! Po tym... Wow! Chyba zastosujemy tutaj taktykę jednego widza. On mówił, że kasuje wszystkie karty, które uważa za zbyteczne, żeby dobrać na przykład Lux, tak? Kurde, no... No bieda. Ej, ale zniewolenie? Zniewolenie nie jest złe. To jest jedyna kontrola, którą mogę mieć. A ta kontrola czasem może być przydatna. Gramy Lux. Gramy Lux. Buffy. Awans raczej poza naszym zasięgiem. Czy w jego miałby awans? Raczej nie. Ale tytanizacja, fiu, fiu. Jakby tytanizacja była u Zoe, to tak, ale... ale Jarvanik. No taki Jarvanik z tokenem dodatkowym. No coś tutaj może jeszcze prześwirujemy. Niszka to minie interere. Legendarka. Jeden i tutaj. Dobra, pójdę Sejuani, dlatego że tu są karty nieuchwytne. I z tymi nieuchwytnymi kartami są pewne problemy. Ale Jarvanik, który wyskakuje, no powiem wam, że może być niezły. Piękne karty w ogóle. 6-6 Jarvan. No i ten Jarvan będzie mieć awans. No to chyba się opłacało. To chyba się opłacało. No i token nam nie pasuje, kurde pele. Znowu zuchwałość? Dobra. Są rzeczy, na które mamy wpływ i są rzeczy, na które wpływu nie mamy.
Kurde, ubolewam, bo... Kurde, dobra, spokojnie, 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 ja to dam radę, ogarnę temacik. Ogarnę temacik. Poświęcimy 3 HP-ki, spoczko. Kombo w następnej. Budzący strach topór. Kto wymyśla te nazwy? Budzący strach topór. Przepraszam, po prostu czasami nie wytrzymam. No nie wytrzymam. Nie. To musi być... Tak. Tak. I tak. No, jeżeli tak będzie wyglądać moja sytuacja na Aurelioniku. Jeżeli tak będzie wyglądać gierka na Aurelionika, to będzie nieźle. To jest swinable na Aurelionika. Nawet patrząc na to, że on ma buffy dodatkowe. 90 punch lux. To jest niezły wynik. Nie jest to najlepszy wynik, absolutnie. Ale to jest wynik niezły. W następnej rundzie jest Jarvan, z tego co widzę. Nie musimy łapać. O, czyli jeden błąd popełniłem, zobaczcie. Jeden mały błąd. Jarvana nie wykorzystamy tutaj w żaden sposób drugiego. Chyba że do bloku jakimś tam cudem. Jarvanik jeszcze awans na koniec. Także jest okej. No dzisiaj jest szansa, żeby tego pana, kurde bele, pokonać. Pana Aurelionika na koniec, bo ostatnio dodał, pokonuje mnie dwa razy z rzędu, tak? Nie jestem w stanie do tamtej rundy dotrwać z najlepszymi kartami, ale mam nadzieję, że teraz się to zmieni. Karta ze zero, szybki atak. No, kto wie, no może się uda, ale... Dobranie dwóch kart jest ok. Nie kupuję tym razem, jaki była pierwsza karta? Nieugięta za 8. Nie, to ja nie... To jest niezłe, bo to jest dodatkowy token, gdy mamy takie... Dobra, trochę ryzykuję, nie kupuję już więcej kart. Idziemy pod przedmioty, żeby tutaj Lux przede wszystkim zyskała sporo. Wydaje mi się, że nawet Fiora, która się szybko pojawi, raczej nas nie pokona, patrząc na to, jakie mamy potężne buffy i dobranie dwóch kart. Więc będę mógł, że tak powiem, rzucać takie karty, które mi się podobają, a nie na odwrót. Jedyneczka jest zawsze ok, Wirli. No i teraz jest pierwszy problem. I zobaczymy, jak poradzimy sobie z przeciwnikiem. A, już wraca do nas karcia. Piękna sprawa. O kurde, ile? 9 kart? Dude! Czekam na rozkazy! Dude! Oh my goodness, ja zaraz zacznę karty palić. Skąd się to tego tyle wzięło? Nie ukryjesz się przed światłem! Nie da się lepiej, nie? Korony nie zawiodą. Nie, wydaje mi się, że nie da się lepiej. Odwrócę los bitwy. Chyba że czekajcie. Nie ukryjesz się przed światłem. Uformować szyk. Szybszy awans. No dobra, mamy jak skontrować Fiorę w następnej rundzie. Nie mam czasu na głupców. Dobre bloki. Ooo, dobry, on zrobił bloki. Trzeba było Lux zagrać, my bad. Tutaj raczej jest odpowiedź ładna. To mi się nie podoba. Kurde, prawie bym ograł to Fiorę. No dobra, czekajcie, żeby tutaj nie zrobić niczego głupiego. Raczej tak. Czy ty sam zrobiłeś ten maszynnik? To ręczna robota najwybitniejszych rzemieślników strażników. Zabierz dwubój! Całe szczęście. Pięknie, ładnie to stakuje.
Światło duch? Raczej nie, na razie nie, raczej nie, bo to jest wytrzymałość, widzą, no to jak wytrzymałość to... No właśnie, nieuchwytność to akurat piękna sprawa. Symbol, za który warto walczyć. Potrzebujemy jeszcze jednej karty. Trochę się cykam, bo będzie za dwa. Obrońcy korony nie zawiodą. Prawie wygraliśmy grę tym zagraniem. Spróbujmy. Nie da się stłumić tej luminescencji. Muszę skontrować jego pojedynek potencjalnie z Demacji. Nie no, ta Lux... Lux robi... Kurde, i tak nam ta... Teraz Lux nam nie siadła. Teraz Lux nam nie siadła, niestety. Ale jakbym znalazł tam po drodze jakieś fajne epiki jeszcze, kurde, velet, no to ja widzę potencjał. Ja widzę potencjał. Będzie jeszcze dodatkowa moc. Chodź. No dobra, niech będzie. Słabe rzeczy, trzeba będzie naprawdę kasować po drodze. Tarcza magii dla Lux może być ok. Sklepik oczywiście. Szału nie ma, nie? Chyba opuścimy. No i to be honest, frostbite'y są dla nas problematyczne. Frostbite'y są dla nas problematyczne, ale winable. To może zaskoczyć mojego przeciwnika. Bardzo dobra dwójka. Token nam nie odpowiada. Kompletnie. Wyzwanko. O kurde, nie wiem co tu wyskoczy, ale wyskoczy, no, co mamy? Postrach. Szału nie ma. Nice. No i w następnej rundzie pojawia się to, co jest przepiękne. W następnej rundzie pojawia się to, co... może wolniej? Pewnie, że wolniej. Czy imię światło? Bo tu jest jeszcze Frostbite przecież. Ło, mamy ją. Pięknie, kurde, bele, pięknie. I teraz tak, zeróweczka tutaj, bo zwiększamy obrażonka. Zwiększamy barierka na koniec. Bum! Nie da się stłumić tej luminescencji! Walczymy razem! Demacja broni swoich! Magia łączy nas wszystkich! Demacja broni swoich! Walczymy razem! 39-40. Bo atak działa podwójnie. Czwarta runda. Winable na Aureliona. Naprawdę możemy wygrać na Aureliona. Tylko musimy dobrać Lux. Jeżeli ja nie dobiorę Lux, to jest kaplica. Co ciekawe, jeszcze możemy znaleźć lepsze karty. Jesteśmy w zasięgu. No tak jak takiej gierki potrzebowałem, żeby troszeczkę podbić moje morale. 3-1. Inwestuję wszystko w Lux i musimy pamiętać, żeby... robić, że tak powiem, kasowanko. To nie jest złe. Tylko trzeba pierwszej karta, skrzynia przedmiotu, złota, z bohaterami. Gump, jak wiadomo, robi combo, to jesteś do przeżycia. Ciebie chyba łatwiej pokonać. Chodzi o to, że idę w takie łatwiejsze rejony, żeby przede wszystkim nie tracić dużo HP. Dla mnie te HP-ki są teraz ważne. Dobra, czyli wymianka wszystkiego, bo nie mamy żadnej karty w early. Muszę mieć karty 1-2, żeby zadziałał buffik. Pięknie, aczkolwiek ten przebrzydły, drodzy państwo, przebrzydły token nie pomaga nam. Bo wiecie, w następnej, że zrobiłbym combo z Lux.
Byłoby cacy. Nie, 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 tu nie warto ryzykować. Tu poleci piękny buffik w następnej. 3-3. Piękna sprawa. Dobra. Jak tak stawię sprawę, bardzo proszę. I czy to jest win? Światło prowadzi nas wszystkich. Mówi się, że pochodzą od samego protektora. Nie, I am not impressed, I am not impressed. Tak, takie. Wypalmy tę magię, łączy nas wszystkich. No właśnie, o to. Właśnie, o. Ciekawe, to było zagranie ze strony mojego oponenta. Takie nietypowe dosyć, to be honest. Bardzo chciałbym czwórkę uruchomić, bo czwórka będzie mieć buffy dodatkowe. Znasz mnie tam. Zawsze zwęszę krew. O kurde, ale on gra ciekawie. Regulować drzwi. Karty palę, ty. Wariacie. Burmistrz musi mieć miasto na swoich... Patrza, chłopak. Nowy rewir. Ładnie, ładnie. Próbuj gdzie indziej. Tajemnicza potęga. Dobra, i będziemy czyścić po prostu. Myślę, i po prostu będziemy czyścić mojego przeciwnika, nie? Tak, tak to widzę. Magia łączy nas wszystkich. O kurde, jeden stack. O kurde, jeden stack. Nie, to nic nie zmienię. Jeden stack. Dobra, wygramy to inaczej. Dobra, dobra, spoko. Wygramy to inaczej. Demacja broni swoich. Wygramy to inaczej. Spoko, spoko. Walczymy razem. Wszystko pić uzdem. No problemu. Wygramy to inaczej. 18, 7 wpływu zmiażdżenie, dziękuję bardzo. Mówiłem, ta karta będzie działać. Spoko, zaufaj widzu, ta karta będzie działać. Jedyny problem jest taki, że faktycznie mamy bardzo dużych kart, bo dużo kart, a nie jestem w stanie za bardzo ich przycinać. I też nie pamiętam, gdzie się właściwie ciało. Nie podoba mi się, ale w sumie biorę kopię, więc... Skrzynia przedmiotów, no bohatera, dawaj bohatera. Jeszcze lepsza luka. Sklepik bardzo dobry. Kto mi sprawi więcej problemów? O kurde, nie. Ja znam te sztuczki. To jest... Ja znam te sztuczki, dwa. Ja wiem, że później wyskakuje mi nagle czterech bohaterów drugiego poziomu, nie? Nie, brachu. Spadłowa. Błagam, żebym dobrał lux, bo to jest 30 kart. Bo lux jest moim win condition. Wszystko inwestuję w lux, jak już zdążyliście zauważyć. Jest, ale ona jest mocna. Wyśmiertność to jest coś, co mi się bardzo podoba. Idealnie. Perfekto. I don't care, że jest druga Zoe. On stracił staki. On stracił staki, chłopie. Błagam cię. Co mamy? Ta wytrzymałość tam nie robi. Siabadubudubu. Moi najlepsi pomagierzy. Ładnie, ładnie. A się rozpędza nasz przeciwnik. Rozpędza się, skubaniutki. O, jeszcze to dobrze zagrał. Holy Bencja. Ładnie, ładnie. Ładnie klika. No, ładnie. Ale spoko, brachu, ja tutaj mam już lux. Czy lux może być skontrowana? Szanse na to są, ale... małe! Drodzy Państwo, zaczynamy naszą zabawę.
I teraz tak. Obrońcy korony nie zawiodą! 73! 73 widzów! Czy ty to widzisz? 73, która to jest runda? Czwarta. No, czyli Aurelion w zasięgu do pokonania. Czyli Aurelionik idzie Aurelionika pokonać. Ale nie będzie łatwo. Czy opłaca mi się zagrywać tu jedyneczkę? Będzie za mało. Gdybym miał trójeczkę, to tak. Pięknie, pięknie, podobasz mi się, naprawdę dzisiaj. Demon, nie? Zobaczcie ten stół, ten stół jest okej. Jeszcze jakbym miał zapamiętywanie buffów, o chłopie. O chłopie, o chłopie. To droga prowadzi do mądrości, chyba. Dzień dobry, moja pani. Czy może powinienem powiedzieć moja lub? Nie mogę tego skontrolować. A ty to kto? Nie mogłem tego wygrać, bo mam tylko 3 wpływy. Walczymy razem! Ej, czyli atak działa z itemem! Aaa, nice! Dodatkowo możemy stakować uderzanie. Dobra, czyli winable. Jest opcja, żeby wygrywać na Aureliona dzisiaj. Wszystko zależy od tego, jak się nam, że tak powiem, wszystko ułoży. Ale jest szansa, to jest nasza najlepsza szansa, nie będzie lepszej szansy. Nie ukryjesz się przed światłem! Minus 186, gdzie ja mam jeszcze trójki, nie? 83, 76. Drodzy Państwo, szósta runda, czyli no Aurelionik do tej rundy jeszcze może nas nie ogra, czyli będzie szansa na rozłożenie swojego stołu. Mam taką nadzieję, no ale tutaj mieliśmy dużo wsparcia, natomiast takie pięknie Lux jeszcze tam później... Och, kurwa, jest pięknie. Idę dzisiaj jak burza, nie? No ale mówię, muszą niebieskie itemki do... jeszcze duszek, pięknie. Jeden i drugi przeciwnik nie jest fajny. Odzyskanie punktów? Kurde, no nie chcę ryzykować ostatniego. Dobra. Jeszcze jeden sklepik. Wiecie, że musimy iść w sklepik. Bardzo mocny Viego, który potrafi zabijać. Ale my z drugiej strony tempo będziemy mieć takie teraz z zaklęciami. O chłopie, gdy mamy tak dużo kart w ręce... No może nie takich. Może nie takich faktycznie. No i ten token paskudny dzisiaj nam nie odpowiada. I nawet jednej karty nie dobrałem na 30. To było przykre. Mamy. Zagramy... Nie no, muszę grać powolutku. Niech sobie uruchomi te karty. No szkoda, ale widzieliście, no co ja mogłem zrobić? Nic nie mogłem. Ale spokojnie, to się zaraz wyklepie. O tak, skarbie. Szybki atak. Przekazywanie keywordów. Dobra, czyli tak. Nie, tak. Obrońcy korony nie zawiodą. Walczymy razem. Światłość. Dedykuję to o tobie, widzu. Dzisiejszy spektakl. Mam nadzieję, że wam się podoba. Patrzcie, co tu się stanie zaraz. 35-32. Idealnie, 30. Oczywiście przyjąłem obrażenie na klatę. Prawdopodobnie z Aurelionem też musimy tak zrobić. Słuchajcie, no jestem zadowolony, nie? Bo jest szansa pokonania Aureliona. Wiem, że ostatnio Aurelion... Jeżeli nie dobierzemy Lux,
kaplica. Ale liczymy na to, że oczywiście dobierzemy. Po drodze mamy dwa sklepy, teraz drugi, tak, niebieski. Dobrze. Bardzo dobre, dobierz bohatera, kurde, piękna sprawa. Czy ja chcę wymienić? Kurde, dobra, YOLO. Nie wszystko idzie po naszej myśli, tak? Nie wszystko idzie po naszej myśli, nad czym ubolewam. Dlaczego wziąłem tę trójkę? Myślę, że wiecie. Myślę, że wiecie. Mamy bardzo dużo kart. To jest jedna sprawa. I mamy za darmo zaklęcie, tak naprawdę. Tak. I'm happy. I co ciekawe dzisiaj, zobaczcie, że teraz wbrew pozorom to przeciwnik zaczyna jako pierwszy. I czy to wam się nie podoba? Bo mi się podoba. Czemu Lux jest za zero? Bo Lux jest tytanem! Lux jest ale jajca, Lux jest tytanem. No tak. Lux jest tytanem. No hit. Czekam na rozkazy! Lux jest tytanem. No tak. Trochę stracimy HP-ków, ale to był boss, jak dobrze pamiętam. O, to podwójnie zadziałało. A to burżu jaki. A, nie. Zła kolejność. Najpierw tak. Uch, prawie spaliłem. Ale prawie robi wielką różnicę. To jest koniec. To jest, robimy teraz tak, robimy tak. To jest koniec. Obrońcy korony nie zawiodą. To jest koniec. Nie ma opcji. To już jest, jeżeli nie pokonam dzisiaj Aureliona, będę w szoku. Powiem wam tak, prosto z mocy, jeżeli nie pokonam dzisiaj Aureliona, ja będę zdezorientowany, naprawdę. To jest 56-53 lux. To już jest wygrane, zobaczcie. Tracę Wirli obrażenia, ale żeby on zagrał obrażeniami Wirli, on musi bohaterów przywołać. Słuchajcie, pięknie to idzie. Błagam, żeby mi prądu dzisiaj nie wyłączyli, bo się popłaci. Wiedziałem, że ten item będzie działać, ale nie wiedziałem, że będzie aż tak działać. Ale pamiętajcie, my mamy kopię bohatera. Tutaj, no nie powiem, wylosowaliśmy pięknie. Minus jeden. Czyli Wirli zagramy. Jeden jestem smokiem. To się może przydać. Sparring partner Wirli. To nie jest złe. Bo możemy decydować, kto będzie blokować i wtedy może Lux uderzyć. To jest chyba bardziej dla nas. No i najlepszy, kurde. No i ten jeszcze sklepik po drodze. Specjalnie oszczędzałem. Specjalnie kasowałem kartę, której miałem najwięcej sztuk. Drodzy Państwo, przekonajmy się. Pięknie. No prima sorte, jeżeli takie coś mi wypadnie. O mój Boże, jeszcze piękniej. O Jezu, fantastyczna sprawa. Trochę mniej, bo jest za dużo. Osobliwa portia może być niezła. Nieuchwytność. Do wygrania to w tej rundzie jest prawie. Naprawdę. To jest prawie do wygrania w tej rundzie, drodzy Państwo. To jest prawie do wygrania w tej rundzie. Obrońcy korony nie zawiodą. Tak jak mówiłem, wyzwanie. Druga runda. Moi drodzy, to jest... Wszystkie gwiazdy na niebie wskazują, że możemy tego dokonać. Poza tym nie musiałem tutaj łapać, bo to jest nieuchwytne, ale już trudno. Powiadom, że mafia broni
29-26. Dwie rundy. Czyli jakby dwa punkciki, tak? Czyli pierwsza runda wygrywamy. Z Aurelionem, jeżeli w następnej będzie jakby token, jest do zrobienia. Jest do zrobienia, a jeszcze widzimy tu Epika. Błagam. Lepiej mieć niż nie mieć, ale nie jestem zadowolony. A nie miał statystyk 3-2? Coś mi się obsturało. Chyba nie chcę więcej kart. Nie. To chyba byłby skam. Chociaż mogłem to kupić, bo przecież jest ta. Dobra, mamy darmowe zaklęcie w każdej rundzie. To jest... A mamy bardzo dużo zaklęć. A zaklęć co mamy w opór dużo. Jedziemy, brachu. Od razu. Pewnie, że tak. Zapalnik gotowy. Czyżby był awansik? Ciekawe, doprawdy ciekawe. Raczej nie odda mi ruchu, nie będzie tu zaklęcia, bo jeżeli by rzucił zaklęcie, to byłoby po nim, no ale raczej nie rzuci, nie? W sumie mogę stakować bardziej to, bo tu jest ten. Gdybyś był wcześniej, kolego. Kurde, gdybyś był wcześniej. Mamy mnóstwo lux w ogóle. Mnóstwo. I forgot. To jest koniec. Mamy za darmo wszystko. Wszystko jest za darmo. Dudes. Send me boobes, co? Nic. Wygrana, po prostu. Dziękuję. Not even close. Czwarta runda przeciwnika. Jesteśmy w stanie dzisiaj pokonać Aureliona. No, dzisiaj no... Progresik niesamowity zaliczyliśmy. Progresik, powiem wam. Nie będę taki progresik. Za swoją siłę. Dobrze. A to nie koniec, drodzy państwo. To nie koniec, to jest dopiero początek naszej przygody. Mamy bardzo duży luks. Lubię cię. No i będą bohaterowie. Raczej nie odpadniemy, ale chcę jak najmniej punktów zdrowia stracić. Tyle wam powiem. Jak najmniej punktów zdrowia, po prostu. Nie znalazłem karty, która sprawia, że mamy tańsze karty. Postrach wypadł? Nie obawiam się wewnętrznego światła. Pies tutaj mi po prostu, wiecie, robi takie i to pewnie będzie słychać i no takie nunu. To nie jest ten moment. To na Aurelionie, tak? Wiem, że przeżywasz, ale spokojnie. Teraz będzie Aurelion. Zobaczmy. Finał. Finałowy start. Lepiej przygotowany chyba nie będę. Po prostu. Lepiej. Wszystko zależy od kart, jakie dobierzemy. Drodzy państwo, dotarliśmy do tego momentu. Dotarliśmy do tego momentu. Czy będzie rewanż? Czy będzie rewanż? Czy Lux rozświetlona? Zemści się za poprzednie giereczki. Nie mamy Lux. Nie mamy tańszych kart. Mamy luks.
Wezwanko. Robi się ciekawie. Mam pomysł, jakby to ugrać. Drodzy Państwo, to jest prawie winek. To jest prawie winek w tym momencie, drodzy Państwo. Magia łączy nas wszystkich. Magia broni swoich. Zbliżam się do linii frontu. To jest prawie winek. Dokonało się. Druga runda. To jest koniec. Ty już tak się zemścił się. Pokazałem wam slot. Pięknie. I zostaje nam, słuchajcie, jeden przeciwnik. Dokonało się. Zostaje nam jeszcze jeden przeciwnik i to jest Bilgewater. A z Bilgewater mam problem. Wiecie, nie od dzisiaj z Bilgewater mam problem. Ale poszukam. Postaram się. Może coś znajdę. Może jakieś super rozwiązanie. Może jakiś super pick. Postaram się. Drodzy Państwo. 36 minut. Kosmiczny skarbiec. Opening na koniec oczywiście dla moich kochanych widzów. Mam nadzieję, że trzymaliście kciuki. Turbo tempo dzisiaj było. Turbo tempo. I dzikie fragmenty. Piękna sprawa. Czy jest jeszcze jeden opening? Już nie. Także dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek przypadł do gustu. No dzisiaj był Turbo Aurelion. Zmasakrowany, moi drodzy. Najlepszy czas. Piękna sprawa. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Jo.